Siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcineczku tutaj z mojej farmy. Jak widać, przerobiłem sobie trochę mojego ludka. W sukieneczce biegam. Wykupiłem tam dużą powierzchnię tych pól tego wszystkiego. Tak bardzo dużą, bo w sumie zostały mi tylko chyba tam dalej takie pola. Tutaj jak widzicie, pozostawiałem parę rzeczy. No, tutaj się mi buduje. Ile tu mamy? 22 godziny. To dobra, to się zaś będzie budować dalej. Tutaj mamy jeszcze jakiś silos do zebrania. Tutaj coś mamy. Tutaj mamy... Dziwi mnie te rybki, bo tu mam niby łososie. Mam ich tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem nawet. A złapałem pięć rybek. No tak w sumie, a bo każdego z osobna łapał, to pewnie miał ich więcej. Nie wiem, czy się opłaca się takie szerokie to robić, czy lepiej o tak właśnie pojedyncze. Wtedy każdą rybkę sobie łapię pojedynczo. Właśnie chyba sobie tak zrobię wszystko i to będzie najlepsze. Tutaj jak widać nic nie urosło. Dobra, chyba trochę głos był zasadnie, teraz ciszę, bo nie lepiej. Podlejemy wszystko, niż to wrośnie. Nie wiem, jak ktoś ma tą grę, to zapraszam do tego, bardziej. Możecie napisać w komentarzach, to tutaj mam jedno, że mogę te programy razem, jak ktoś nie czeka. Ja teraz muszę wybrać to około 500 diamentów. Mam 84, bo wszystko zrobiłem. Żeby się rozbudować dali, no ale to trochę zejdzie, żeby to zbierać. Stadę co pokładnie, nie mam tego pokładanego, gdy kasa potrzebna. Bardzo dużo się nie tak mówię, dlatego zbieram, zostawiam tylko trzeba. Jak widzicie, patrzcie na prawej, że to sobie na farmie tysiące. Nie potrzebuję. Właśnie tu potrzebuję jeszcze jakieś zwierzętko do misji. No nie, 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 nie nakarmimy, bo nie mamy za co. Możemy iść te jabłka pozbierać. Ale to są jakieś minimalne ilości kasy, którą dostajemy, nie? Dużo z tego nie podziałamy. Tych owoców naprawdę mało dostajemy. Nawet nie ma na rozbudowę. Dobra, mamy tutaj. Tutaj wiem, że potrzebuję te kwiatki.
Tej te hortensje, co chyba jeszcze mi brakuje, tam chyba z paru sztuk, no właśnie tego. O, jeszcze nawet dużo, brakuje 9 sztuk. Mam jeszcze jedną. Więc jeszcze długo, 2 godziny, no. Jeszcze bardzo długo się to będzie rozmnażać. Mamy 5 diamencików, tutaj zaś będą jakieś diamenciki. Tutaj mamy tylko 25 kasy, tutaj paliwko. Bardziej opłaca, 850 dostaje. No tak, 30 minut to. Na wszystko trzeba czekać, tu jest 40 minut, tylko mało kasy. Wchodzimy, pozbieramy wszystko, co mamy. Widzę, tu jest dużo rzeczy poza... To jest właśnie ten teren, o którym wam mówiłem, że rozbudowałem na nowy teren. To jest właśnie wszystko ten teren. Czyli naprawdę masę tego jest. Mi się wydaje, że tu chyba dalej nie idzie rozbudować. To już jest maksimum. Tam jeszcze z tyłu mogę powiększyć. No szkoda, bo niby taki obszar duży. Ale wiadomo, no na pewno będzie ciało, jak jakiś rozbudujemy tak fest. Pomidorki, no tak dużo pobudowane. Mogli teraz wszędzie jakieś kawałki pozasiewać z różnymi owocami. Zbierać tylko tutaj na ciepło, tak? Tutaj za te arbuzy dużo dostaniemy na pewno. Drogie.
sobie skopiamy całe to pole. I tu jak widzicie, potrzebujemy 625 monet. Żeby to rozbudować. Było dużo tych, bośmy pozbierali dużo różnych owoców. O, 15 monet za winogrony przybywa. Też całkiem fajnie. Dobra, bo to tylko raz i patrzcie, bo ja tam dostawałem więcej, ale patrzcie, to robię. Czy to nie będzie dobry dochód, te kwiatki właśnie? Takie pole kwiatków i to hodować. Mieli to zbierać, to nas normalnie zżerę nas. Nas dochody zżerą tutaj. No patrzcie, było 50 tysięcy. A jak nam schodzi kasa. Czternaście tysięcy na nakarmienie samo. Dziewięć tysięcy same lamy nasz kosztowały. Aha, tu dostaniemy kasy dużo, gdzie 3,5 tysiąca. Dostaliśmy 6 tysięcy. 12, 15, 16, 4. Około 30 tysięcyśmy dostali. A pokarm nas wyjdzie 15, czyli połowa. Czyli połowę. Mamy 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, a pokarm 3000, no to praktycznie połowę się nam zwraca za pokarm. To ile dostaniemy za tych lamów? Jaki pokarm? Jak chyba za dużo w ogóle nałożyłem, no są za drogie w utrzymaniu. Cóż poradzić, no. Zobaczymy, czy się coś tam zrobiło nam jeszcze. Aha, paliwko mamy. To się paliwko się przyda zawsze. No i tutaj byśmy mogli to pole w sumie zasadzić u góry. Przeniesiemy, bo szkoda tego usuwać, to po prostu przenosimy. Tu zostawimy takie duże pole.
tu jest wodka, nie przyjdziemy i to też przyniesiemy, ładnie. A to wysuwa, jak to dekorację można przenieść, ładnie. Nie, tylko podjedzie się. To się zrobi całe, bo to tak jest duże. Nie będziemy marnowali. Wiadomo, no takie właśnie takie jak takie. Może trzeba podjechać i to jeszcze zrobić. No ale co tam, obrobimy, będzie dobre. Całe takie duże pole. Nie mam pojęcia, ale tu było tych kostek do załamania. Mamy 40 tysięcy, no najlepiej by było tym zasiać. Dwa dni. No to się strasznie długo się to robi. To też jest dwa dni. Skawki były dobre, skawki posadzimy. Wiosna, chyba lato, nie? Czy jesień, to są poczekane. Nie, to jest spadek. Te truskawki były dobrze dochodowe. No, chyba by sobie te truskawki było chyba najlepiej pohodować. Bo 800 płacimy, a dostajemy 1500. A tu płacimy 250, a dostajemy tylko 800. Za truskawki jest więcej ekspa. Za 140 za to. Jeszcze więcej. To może by kukurydzę, ale jest no 2000 to nie, to nas brachnie. Szkoda, że ich nie możemy posadzić teraz. O, mamy zysk, dwa diamenciki. Ja tego nie widziałem. Tu już po 100 dostajemy. Ja bym sobie drzewka musiał posadzić. Tu po 110, no to już tam by trochę przypadało tej kasy, aby takie wisienek posadzić. Co tu jeszcze nowego nam doszło? Ramki, ozdobki, to nie, to nam nie potrzebne. A, to jest grubka. To nie, no nie mam pojęcia co wsadzić. Może te arbuzy faktycznie słabe teraz. Dobra, nie będziemy ten arbuz w miarę tani. Więc dużo nim obsadzimy. Tam jakiś zarobek nie zarobimy na nim, ale zawsze to skoro. Dwa dni, no dwa dni trzeba czekać, jak to
widzę tego mnóstwo stacji. Tutaj ładnie to kolejne. Chyba tylko to zasiejemy i będziemy bez kasy. No, nawet paliwo się skończyło. To paliwo tutaj zdobędę, ale z kasą już krucho. Czy to coś tu jeszcze jest? Tu jest ten. Ile to jeszcze będzie rosło? To jestem ciekawy. 4 godziny. No to na pewno nie zabierzemy tego dziś. Aha, silos nam generuje co 15 minut ten. A ten nam generuje... ty, weszłem do domku. Nie wiedziałem, że można wyjść. Aha, i te kartki trzeba jakieś mieć. O, tego nie wiedziałem, że taki domek można mieć. A, tu trzeba diamentów. Tu trzeba diamentów. Ale możemy sobie piecyk zrobić. Dobra, nie. To będzie nasza kuchnia. No a i można gotować. Ale to mnie skasowało 250. Wiem, że ja będę dostawał tę kasę za to. Aha, 11 minut to się będzie gotować. Dobra. A, możemy sobie taką różną kuchenkę robić. Dobra, nie będziemy szaleć, bo diamenty nam schodzą, ja... Mamy kosze, różne mikrofalówki, na pewno we wszystkim coś wyszło robić. Mamy podłogi, aha, drzwi nawet możemy zmienić. A mamy lodówkę. Ciekawe, co nam lodówka da. Mamy sobie ją tutaj. Nie, lodówka nam nic nie daje. To też nam nic nie daje, a to? A oferty pracy, a tu mamy już meble, tu mamy tylko przyrządy, ale coś to daje. Tu na żadnym nic nie pisze, żeby coś dawało. Kuchenka mikrofalowa? Nie, no dobra, to zostawimy to i zobaczymy, niech to się nam tu zrobi. Jestem ciekawy, czy można przenieść ten dom później. Inne miejsce, ale chyba tak, no to może nie jest tak źle. O, widzę, że zaś rybki są jakieś. Ja potrzebuję te łososie. No i widzicie, był łosoś i nie ma nic za. Było 8 i tych kul, a złowiłem nic.
macie. No to ta gra jest, no podoba mi się, że nie jak jakieś przeglądarkowe czy coś, na których no naklikacie coś się robi 10 godzin, musicie czekać, nic na tym nie zrobicie. Tu praktycznie cały czas coś można robić. Przynajmniej co pora roku nam jakieś drzewa dojrzewają. Możemy drzewa zbierać. Możemy sobie warzywa posadzić tak, żeby to na moją jakąś godzinę czy tam ile dojrzewały. Bo ja na razie tylko sadzę, patrzę na kasę, bo nie wiem co tu chodzi z tym. I do czego można je wykorzystywać, tylko widzę, że sprzedaję na diamenciki wymieniam. No ale można sobie tak posadzić, żeby tam rosły nam cały czas. No tutaj jak widzicie, zaczynam rozbudować farmę zwierząt, nie? I tutaj sobie zwierzątka wszystkie daję. Tutaj mam mnóstwo zwierzątek. Mnóstwo zwierzątek tutaj jest. No i tu trzymię te zwierzątka. Będę budował tam jeszcze otęcza. Będę budował jeszcze w tamtą stronę dalej, choć to by było dobre pole, to by było fajne pole, bo jest taki duży obszar, nie? Kurde, to by było zarąbiste pole. Tutaj na tym, ale dobra, jak tu budujemy, to tu zabudujemy całe po prostu tymi zwierzątkami. Tam jeszcze widzę, tego masa jest do wykupienia, tam jeszcze w tył całe. Zrobimy sobie na którymś, zrobimy sobie ten... O, tu też jest duże pole nawet. Ciekawe, czy to można pozbierać tutaj, o, owoce można. Myśmy sobie tu zrobili jakiś sad z tych owoców. No, tu jest dosyć dużo miejsca. Ile kosztuje to, bo mamy... A, mamy tyle kasy, że sobie nic nie zrobimy. No to więc sobie nic nie zrobimy jednak. A myślałem, że coś pobudujemy. No nic chyba nie pobudujemy więcej. Chcielibyśmy zbiegać i kasiurę zbierać. A na razie to tylko nam diamenciki idą. Można powiedzieć, wyzerowałem całkowicie kasiurkę. Nie mamy nic. Tylko temat, tu mamy po 250. Tu nawet nie opłaca zbierać tego. Trzeba było iść jakieś tutaj zwierzęta właśnie zebrać. Zbieramy trufle. No, mamy 17 poziom.
też pozbieramy te jajka. Nie, za dużo tej kaszy nie będziemy mieć, ale zawsze jakaś kasa jest. Aha, to krowy 23 minuty ci przetrwać, a zające? Nie piszę mi na auto, 26, dobra. No to w sumie myślę, że tyle, że na razie nic nie zrobimy, czekamy, aż to wszystko dojrzeje. Jeszcze to dołożymy. Zasiejemy, co możemy, co możemy. Zasiejemy sobie marchewkę. Nie skończyła nam się kasa. No i nic, no. Myślę, że to by było wszystko. Zachęcam do subskrybowania, komentowania moich filmików. No i do zobaczenia. Cześć wam.